Partnerem odcinka jest platforma Disney Plus, na której znajdziecie m.in. innymi nowy serial Witamy w Dale's. A patronami i patronkami imiennymi podcasteksu są: bezimienny Stąpkowicz, Mieszko Minkiewicz, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Emiot Pro Tour, Wyjazdy Kolarskie, Marcelina Zawisza, Tomasz Kopoczyński, Mediafan i Guzik z Projekt Islandia.pl Wyprawy na Islandię, Jaś Grudziński, Zofia Zin. Piesek Szuwarek i jego ludzie. Kasper Kopeć. Mietczyński. Paweł Maciejewski. Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki. Maciej Kotlęga fotografii. Julia Druszcz. Foka i Morświn. Norbert Garczyński. Łukasz Maciejewski. Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce. Dawid z podcastu 5 na 5. Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Justyna Mazur Kudelska, Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na słówko, Medytacje na stres i lepszy sen. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a stalowy księgowy, Twój wujek od tatuażu, czyli Wujek Darek oraz Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Pięknie, pięknie wam dziękujemy. Podcast. Tex. Podcast o latach 90. i zerowych. Ci z Was, którzy nas jakoś regularnie słuchają, wiedzą, że my często tam nabijamy się z jakichś tam dziedziców wielkich fortun, którzy przekonują w biografiach, że wcześniej wstawać i tak dalej, wszystko będzie dobrze. Ale też często wracamy do jakichś takich prywaciarskich historii wielkiego sukcesu. Rozmawiamy o tych takich rzeczywiście prawdziwych self-made menach, którzy tam gdzieś zaczynali po prostu przy, przy jakimś drobnym handelku, a potem się dorabiali wielkich fortun, a potem zakładali. Stacje telewizyjne, rozgłośnie, mm -hmm. fabryki udawanej Coca-Coli i tego typu rzeczy. No i tutaj mamy jakąś taką połączoną historię, bo naszym partnerem jest Disney Plus. Polecamy wam tutaj szczególnie nowy serial Witamy w Chipendales, dostępny wyłącznie na platformie Disney Plus. No i tutaj mamy rzeczywiście historię tego takiego nagłego prywaciarskiego sukcesu, tylko że, że zamiast szczęk, zamiast łóżek polowych mamy no amerykańskie AT sy w takiej pełnej krasie, tak proszę pana neony, syntezatory, wszystko, Blichtr, Los Angeles, czyli generalnie nie to, co moglibyśmy spotkać nawet dzisiaj na, na Rybitwach w Krakowie, na targowisku tutaj. Pozdrawiam ludzi z Krakowa, bo na pewno wiedzą, że to jest wstrząsające estetycznie e, doświadczenie. No tutaj akurat w, witamy w Chipendales mamy spełnienie tego e, American Dream w pełni. No a tym, co łączy naszego głównego bohatera serialu Witamy w Chipendales z tymi naszymi rodzimymi e, prywaciarzami, jest fakt, że istniał naprawdę, tak? Bo serial e, dostępny na Disney+, Plus jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i opowiada o gościu, który założył Chip czyli słynną męską grupę taneczną. Tancerzy, no akurat ich twórczość była adresowana przynajmniej wtedy przede wszystkim do pani. Przynajmniej takie było założenie. A że każdy taki sukces to jest bardzo złożona sprawa, no to ta historia ma też swoją ciemną stronę, tak? Pojawia się tam w serialu wątek crime'owy, więc nie jest to tylko taka Kolorowa opowieść o, o latach 80. No i te polskie lata 80., akurat kolorowe nie były. I troszkę powiemy o tym, jak niektóre z tych zjawisk, które kojarzymy dzisiaj jako najintisowe, przynajmniej nasze pokolenie, to znaczy moje i Bartka, kojarzy jako najintisowe. Wiele z tych historii wywodzi się z lat 80., polskich lat 80., prawda? Mhm. Bartek, mam do ciebie takie pytanie. Czy była jakaś taka rzecz z zachodu, z lat 80., o której ty słyszałeś po prostu jako dzieciak, a której u nas nie było? I gdy już ją poznałeś po tym, jak nasłuchałeś się opowieści, jakie to jest fajne. I byłeś rozczarowany? Tylko nie mów, że, że demokracja była taką rzeczą, tylko może jakiś tekst kultury. E, no słuchaj, no, jak przyjechał z zachodu pewien człowiek, nie, nie, do nas, e, nie, nie, nie. Wiesz co, ja przez pewien czas chciałem mieć bardzo action figures, na przykład action figures mhm. ze Spider-Manem albo z Batmanem albo z jakąś inną postacią. I to była totalnie taka sytuacja, że najpierw zbierałem kasę w ogóle na to, i jak już zebrałem kasę, to sklep obok mnie wycofał całkowicie figurę z superbohaterami, a jak już dostałem jakąś figurkę z superbohaterem, to się okazało, że to jest w ogóle trochę lamerskie i nie wiem, po co mi to. W sensie, że klocki LEGO miałem wcześniej niewiele, ale jednak i były fajniejsze. Figurki ze zwierzętkami mnie bardzo interesowały, a potem się... A, 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 i superbohaterów wolałem w kreskówkach i komiksach. Ja też zbierałem action figures i przyznam ci, że lubiłem te takiej wielkości typu 10-15 centymetrów. Nieważne dlaczego akurat te lubiłem. Ale kiedy dostałem pierwszego i ostatniego cały czas Action Mena, to byłem bardzo bardzo jakiś taki rozczarowany na zasadzie, ale wiesz, to, to taki chłopacki punkt widzenia dziewięciolatka, że. Jezus, przecież to jest lalka Barbie, tak naprawdę. Dlaczego mm -hmm. to jest w ogóle tej wielkości? Dlaczego to zajmuje pół pokoju w naszym mieszkaniu w bloku? Wiadomo, że wtedy z metrażem był, był też problem, więc tak, tak, tak. No było, było trochę takich rzeczy. My byliśmy jakoś tam upasieni na opowieściach popkulturowych z zachodu, ale no właśnie, jakoś to ja przyznam Ci też, że ja na przykład odgrywałem filmy na podstawie Fotostory z Bravo. Robiłem to albo solo, albo z brawo Wiesz, mhm. wchodzi jakaś nowość kinowa, w rodzaju tam, nie wiem, maski, a że mieszkałem w małym mieście i było tylko jedno kino, to często tych rzeczy tam po prostu nie było, mhm. więc trzeba było rzeźbić, trzeba było robić z kartonu jakieś tam historie. Czekaj, jeszcze a propos Actionmana, przepraszam. Mój kolega, e, krótko, mój kolega dostał tego Actionmana takiego, co reklamowali, że miał spadochron mhm. e, na sobie. Dostał tego, tego spadochroniarza, tylko że mieszkał na parterze. <grym> ale wysoki parter chociaż, czy, czy poziom zero? No, trochę, trochę poleciał ten Action Man. Ale no, to, czy... no, to, to nie był największy no, kit ja, ja myślę, wiesz co, że gdyby to mieszkał to na przykład na dziewiątym, nie, to, to ta piękna historia tej zabawy z Action Manem by się, by się skończyła. Z zmierzamy wszyscy do tego, że mieliśmy smutne dzieciństwo dosyć. <grym> trochę tak było, bo troszkę żyliśmy takimi po powidokami. No i taka jest tutaj historia w tym naszym odcinku, bo troszeczkę przyjrzymy się jakimś fenomenom, zajawkom, e, głównie popkulturowym, e, które w latach 80., na przykład w mitycznych Stanach Zjednoczonych, były już po prostu no, absolutnie oswojone były były rzeczą powszechną, a my na to jeszcze czekaliśmy i troszkę taka jest teza tego odcinka, że te wczesne, przynajmniej wczesne polskie 90sy to są. Trochę takie globalne ATC. Tak, tutaj powiedziałeś, że polskie lata 80. kolorowe nie były. Ja jakiś czas temu trafiłem na wspaniałego tweeta napisanego przez osobę, która dobrze pamięta lata 80. Nie, to, to nie była jakaś znana osoba, tak? to po prostu jakiś tam randomowa osoba, ale ona zwróciła uwagę na to, jak wrzuciła. Jakieś kadry z, jakiegoś, z kilku seriali czy filmów e, o latach 80. I, i, I powiedziała, że tak totalnie nie wyglądała lata 80, że lata 80. w Stanach były brązowe. Były takie brązowawo, szklano, olejne, nie? Że, więc jakby one chyba nigdy nie, nigdzie nie były takie kolorowe. No, kolorowe były pewne, powiedzmy, elementy e, mm -hmm. lat 80. E, kolorowo, nie wiem, ubierały się środowiska queerowe w latach 80. i, i, i kolorowo było na dyskotekach rzeczywiście. I, jest kilka jakichś takich tekstów kultury, które rzeczywiście nam w głowach zagnieździły jakąś taką wizję lat 80., że to rzeczywiście tylko i wyłącznie kolorowe koszule afro i tak dalej. A jak, jak, jak sami Amerykanie starszej daty chciałem powiedzieć, ale to już bez przesady też, nie? Ale powiedzmy Amerykanie w, w średnim wieku i starsi zwracają uwagę, którzy starają się nie idealizować powiedzmy tych czasów. No nie było jakoś tak super hiper kolorowo i, 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 i czasami jak się ma do czynienia z jakimiś takimi nawet polskimi filmami dzisiaj, które wizualnie w jakiś tam sposób opierają się na tym, jak wizualia lat 80. przekazywane są w Stanach, to to, to jest tym bardziej naiwne, że no właśnie, że u nas jeszcze dodatkowo był e, nie było zbyt wielu na przykład kolorowych nie wiem produktów takich łatwo dostępnych czy nie czy, czy nie, nie wisiały kolorowe billboardy tak czy na przystankach nie było kolorowych plakatów reklamujących kolorowe rzeczy no tylko raczej wszystko było e, trochę bardziej szare i kremowe przy czym ja tak osobiście muszę powiedzieć, że mm, ja prywatnie nie mam jakiegoś takiego super negatywnego zdania na temat, nie wiem, miasta, które jest trochę bardziej szare niż, niż powywieszane mhm. jakimiś, jakimiś wielkoformatowymi reklamami, nie? Tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy bym nie wolał trochę, <gdyby, gdyby miasta się troszkę uspokoiły w tym względzie. A no tak, tak, tak. No to oczywiście nas tutaj kieruje w stronę odnawiania elewacji bloków z wielkiej płyty. tak Błagam, błagam, szary albo biały. On... <grym> on poszarzeje, ale to będzie naprawdę dobry, dobry pomysł. Wspominałeś o tym, że te amerykańskie 80-sy tak naprawdę były brązowe. Polskie 80 z, z innych względów właściwie też um, no, ewentualnie z jakąś taką domieszką e, popielatego, e, więc to jest w sumie do dzisiaj kolor polskiej zimy, nie? Jakby mm -hmm. panton w ogóle jakiś taki, no niebywały, nieuzyskiwalny w inny sposób kolor szarości. E, jak to było z tymi latami 80-tymi? Bo tak m, podpytywaliście nieraz kiedy porozmawiamy o VHS-ach, kiedy zahaczymy o ten wątek. No właśnie, chwilę się zastanawialiśmy, jak do tego podejść, ale może dzisiaj jest okazja, bo ten. Wątek VHS-owy w Polsce zaczyna się rzeczywiście w latach 80., tak? W Stanach to już jakoś wybuchło w latach 70., ale u nas, jak wiadomo, z pewnym opóźnieniem się pojawiło. No i z czego to wynikało? No, z rozmaitych względów, również politycznych, bo jednak do stanu wojennego, do początku stanu wojennego w Polsce działała Rada Repertuarowa, to znaczy ona działała tak naprawdę do 89, ale do stanu wojennego była rzeczywiście aktywna to było takie ciało, Polityczno-kulturalne, które decydowało o tym, co będzie wyświetlane w kinach. No i ten no, dosyć smutny przełom, 81-83, trochę otworzył te polskie PRL-owskie kina na kino gatunkowe, które wcześniej było, no, może nie do końca znane przez polskiego widza. Mówimy tutaj oczywiście o jakichś takich amerykańskich hitach. I to jest ciekawa rzecz, bo jak sobie pomyślisz o tym. Że franek kimono y, oczywiście posługiwał się estetyką kung fu, w dużym cudzysłowie, ale te wątki się tam pojawiają jako jakiś taki rekwizyt. Jak sobie pomyślisz o tym, że bodajże w 1983 pojawił się film Karate po polsku, to bardzo często mówi się o tym, że tak, to na fali popularności wejścia smoka, i w pierwszym momencie sobie myślisz, co, zaraz, zaraz. Czy to nie jest przypadkiem film z pierwszej połowy lat 70., o ile się tutaj nie mylę? Chyba z 1973 jest wejście, wejście smoka, no ale tak, ten film, który był ogromnym hitem u nas w 1982 roku, bo to. Prawie 11,5 miliona widzów w polskich kinach, on się pojawił właściwie dekadę później po, po amerykańskiej premierze i było dużo, dużo tego typu nadrabiania zaległości, co nie? Tak, tutaj dopowiem tylko, że to oczywiście nie jest tak, że, że tego amerykańskiego kina gatunkowego w ogóle nie było w polskich kinach. Ono, ono tak, tak. funkcjonowało oczywiście, natomiast w zakresie ym, dużo mniejszym niż później. I tutaj podam taki przykład, na przykład, ym, przykład, na przykład. E, co tam? Ym, na podstawie strony boksofizowy zawrót głowy. My, wielokrotnie z tej strony braliśmy tak. z niej informacje, chyba nawet ją polecaliśmy parokrotnie, ale polecamy ją niezmiennie mm -hmm. i na Facebooku i, 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 na, i, i na, na blogu boxoffice Tam są takie tabelki z boxoffice'ami z PRL-u i z lat 90. i dla przykładu, no szczęki były wielkim hitem w polskich chinach w roku siedemdziesiątym W siedemdziesiątym na trzecim miejscu był płonący wieżowiec, poszło na niego trzy miliona widzów, ale te filmy były może nie osamotnione, ale powiedzmy, że, 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 że ich było stosunkowo niewiele. Natomiast już w 88 roku, kiedy no, Polska bardzo się zliberalizowała, jeśli chodzi, polska kinematografia bardzo się zliberalizowała, jeśli chodzi o, no właśnie, dopuszczanie amerykańskich filmów, może nawet nie zawsze jakoś specjalnie ambitnych do polskich kin, no to na pierwszym miejscu był Crocodile Dundee, no dobra, australijski, nie amerykański, ale, ale powiedzmy, że tak jakby to jest ten mainstream, który później leciał mhm. na Polsacie a na trzecim miejscu był, był film Komando, na którego poszło ponad 2 miliony osób, nie? nie wiem, czy Komando, gdyby powstał w latach 70., znaczy nie mógł powstał w latach 70., ale gdyby powstał w latach 70., nie wiem, czy w ogóle miałby szansę na to, żeby rada repertuarowa go gdzieś tam dopuściła na ekranie kiny. Śmiem wątpliwie, no. natomiast oczywiście Komando, Komando, Krokodil Dundee, Elektroniczny Morderca z 87. roku, który był największym hitem właśnie roku 87. -tego. Ja się wtedy z urodziłem... Znaczy z 84., -tego, nie? Tak, tak, no, tak, no wiadomo, że one tam wchodziły, wchodziły z, pewnym, e, z pewnym opóźnieniem. E, te, te, te filmy były później e, wielkimi hitami na e, rynku kaset e, wideo, kaset VHS. E, chociaż tak naprawdę, czy później, one bywały hitami również wtedy dokładnie, kiedy, kiedy, one, kiedy trafiały na polskie ekrany, ale też wcześniej, nie? No bo nie, nie da się ukryć, że e, piractwo. W... Nie wiem, czy w ogóle powinienem używać tego słowa, no bo przyjęło się, mówi, że piractwo to jest tam okradanie, wiesz, mhm. twórców z ich pieniędzy, i dalej, i tak dalej. W pewnym stopniu tak, ale z drugiej strony no, nie było. Często innego, innego źródła powiedzmy zachodniej popkultury, niż jakieś kasety przywożone czy z Dalekiego Wschodu, czy, czy, czy z Niemiec, gdzie tam Al Pacino nawijał po, po niemiecku, i tak dalej albo, tak dalej, albo właśnie jakieś kasety przywożone z, 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 z Chin czy, czy, czy z innych krajów tamtego, tamtego regionu, gdzie na dole leciały napisy w. Zupełnie niezrozumiałe, tak, no, ale chociaż, znaczy dla polskiego widza, ale chociaż tyle, że, że, że mogliśmy mieć ten, 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 ten kawałek tej amerykańskiej kultury, którą, którą tak pragnęliśmy chłonąć. Tak, no oczywiście, to, to jest właśnie problem z tym zagadnieniem piractwa do pewnego momentu, no bo jak już wielokrotnie tu wspominaliśmy, ustawa o ochronie praw autorskich w Polsce, no ona funkcjonuje od 1994 roku, a do tamtego czasu to, panie, jakie tam copyright? Ja nie, 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 nie mówię po angielsku. Jakie copyrighty, więc było dosyć, dosyć to wszystko improwizowane. No to dobrze, to Jak to było z tymi kasetami wideo w latach 80., panie Bartku? No, z tego co nam wiadomo, tutaj oczywiście te liczby się różnią. Znaleźliśmy tutaj tekst z dziennika Pojezierza, to jest akurat jeden z ulubionych periodyków Bartka. No tak. i tam Aldona Łukomska pisała, że w 88 roku w kraju korzysta się z 700 tysięcy odtwarzaczy wideo, i dla porównania na Węgrzech było ich tylko 80. Tysięcy, więc znowu najweselszy barak w obozie, tylko tutaj już pod kątem wchłaniania, konsumpcji tych, no bardzo często hitów globalnych, a bardzo często nie, o czym, o czym za chwilę wspomnimy. Z kolei Olga Drenda w duchologii podawała za Polską Kroniką Filmową z 88 roku, bardzo dobry materiał, tak swoją drogą, bo sobie odświeżyliśmy jeszcze. Podawała, że tych odtwarzaczy w Polsce jest no około miliona, tak być może niespełna milion, więc to pokazuje, że Polacy rzeczywiście tym wszystkim byli zainteresowani. Jeszcze w 1986, o ile się teraz nie mylę, roku kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski, którego od jakiegoś czasu można oglądać tylko w telewizji publicznej, tam w wielkim teście wiedzy, o, wstaw, randomowe słowo, Bogdan Gajkowski wypuścił, no, jeden ze swoich chyba w sumie dwóch najbardziej znanych singli, czyli narkomanie dotyczącą uzależnienia właśnie od tych ruchomych obrazków. To w ogóle wspaniały numer i wspaniały teledysk. Bardzo polecam, dlatego że poza tym, że to jest taki kolaż jakiś zagranicznych filmów i reklam, podobnie jak zrobił Marek Biliński w, w teledysku do ucieczki z tropiku, no to tam przy okazji są zainscenizowane oryginalne sceny i to wygląda jak butlegowa wersja taksówkarza. Po prostu to wygląda jak taksówkarz z Europy Środkowo-Wschodniej. Więc zachęcamy do sprawdzenia, ale to pokazuje, jeżeli artysta synt popowy wypuszcza taki numer, to pokazuje, że to zainteresowanie jest duże i że w ogóle jakby zaczyna się to traktować jako swego rodzaju zagrożenie społeczne, że o, oni to siedzą po prostu, bo to uśmierza ból, ale to jest właśnie jakiś taki paliatyw, proszę pana, nie? Jak, że działa jak rozmaite zakazane Środki, więc pod tym względem artysta synthpopowy miał w sumie podobne zdanie na temat e, kaset wideo jak e, KCPZPR, bo tego typu obawy też wyrażano wówczas, nie? Na, 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 na wielkim plenum po prostu. Tak, no, też e, jeśli chodzi o to takie zagrożenia płynące z e, faktu, że Polacy zaczęli na potęgę wypożyczać e, kasety VHS, to warto tutaj powiedzieć, że m, lata 90. w takim, powiedzmy, polskim piśmiennictwie e, filmowym. Oznawczym. Jak się tam cofniesz bardzo głęboko do, 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 do początku lat 90., końca lat 80. i poczytasz sobie, co niektórzy, niektóre osoby związane jakoś tam z rynkiem kinematografii, czy to krytycy, czy, czy nawet sami twórcy, to, to znajdziesz takie tezy, że no zrobiło się bardzo smutno. Polacy przestali chodzić do kina, Polacy nie są zainteresowani ambitnym kinem już tak samo jak byli w latach 70. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Polacy byli zainteresowani ambitnym kinem, ale też między innymi dlatego, że nie było zbyt wielkiej konkurencji i, i, i już. Mhm. I tutaj, jak słusznie zwrócili uwagę Michał Oleszczyk i Grzegorz Fortuna. Michał Oleszczyk to jest po pierwsze nasz patron. Dziękuję. Dzięki, dzięki. wyboru. Po drugie, po drugie autor świetnego podcastu Spoilermaster. A Grzegorz Fortuna to badacz tematu polskiego rynku VHS. Jest ich, taka ich rozmowa w jednym z odcinków Spoilermastera, właśnie poświęconym VHS-om, że так на правда по W, w tych tekstach całkowicie albo prawie całkowicie pomijana jest rola VHS-ów czy, czy, czy w ogóle rynku wypożyczalni, dlatego że to nie było tak, że Polacy, oczywiście Polacy w jakimś stopniu przestali chodzić do China, również dlatego, że bilety po prostu były bardzo drogie, inflacja bardzo wysoka, a zarobki niezbyt wysokie, ale nie przestali oglądać filmów. I to, co się wydarzyło wraz z rozwojem wypożyczalni, zaraz powiemy sobie o liczbach, jakie tam związane, Związanych z, 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 z tym rozwojem, to po prostu był ewidentny dowód na to, żeby Polacy byli z, z, spragnieni filmów, że chcieli oglądać. Może niekoniecznie to, co mieli, do, do czego mieli dostęp na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale na pewno rzucili się absolutnie na, te, na tę nowinkę, jaką był Magnetowid. Nie wiem, czy u ciebie Magnetowid był i w którym momencie się pojawił, bo to też trzeba powiedzieć, że to, że coś było nowinką i, i, i to nie jest tak, że dzisiaj, jak, jak dzisiaj, że wszyscy mają smartfon. Nie, no, jakby mm -hmm. Pamiętam domy moich kolegów, koleżanek ze szkoły, którzy nie, w których nie było komputera osobistego, w których nie było, e, właśnie, magnetowidu na przykład. Tak? I, I jednak ten, ci koledzy, koleżanki czasami przychodzili, żeby coś obejrzeć. Nie? Natomiast rzeczywiście to, to, by, był to, był to e, wielki hit. E, coś, co weszło do Polski z pewnym opóźnieniem, no bo to, to, to jest w stosunku do, na przykład do Stanów, e, bo jednak to była. VHS to była technologia, która zagnieździła się tam jeszcze w latach 70., no ale jednak to opóźnienie nie było jakieś takie Duże, biorąc pod uwagę, zwłaszcza, że to, był, że, że, że to, że, że to były lata 70, 80, tak? I w latach 80. magnetowidy w Polsce, w Polsce były, a, a w latach 90. ich liczba rosła bardzo szybko. I tutaj mogę powołać się na badania obop z 94 roku. Według których posiadanie takiego urządzenia w roku 1989 deklarowało 4% bananych, a w 1994 to już było ponad połowa Polaków, ponad 53% deklarowała, że, 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 że posiada w domu odtwarzacz kaset wideo. No i to jest rzeczywiście coś, co było wtedy niespotykane, jeśli chodzi, właśnie powiedzmy, o posiadanie jakiejś takiej nowinki technicznej, Także że tak szybko jeden produkt potrafi zdobyć rynek i potrafi Stać się na tyle modny, że no dobra, w tym tygodniu będziemy jedli bułkę z solą głównie, ale za to będziemy mieli za miesiąc, prawda, będziemy sobie mogli obejrzeć komando. No ja bym też wolał obejrzeć komando niż zjeść coś dobrego wtedy, więc absolutnie nie dziwię się takim wyborom konsumenckich moich rodaków wówczas. No tak, podawałeś te liczby i można by podejrzewać, że te liczby byłyby dużo większe pod koniec lat 80., gdyby nie. No, pewne okoliczności tutaj polityczne związane z dystrybucją tego typu kaset, tak? Trzeba było to na to wszystko mieć zezwolenie minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc to dużo jakiejś takiej mm, papierkowej zabawy, ale Polacy sobie jakoś tam radzili. No funkcjonowały też jakieś, podawałeś liczby dotyczące stacjonarnych wypożyczalni, ale też bardzo często to z tego, co wiadomo funkcjonowało w jakiejś takiej latającej formie, tak? Czyli ktoś zaiwania po mieście po prostu z kasetkami i wymienia wymienia za jakąś tam opłatą. Ja pamiętam ten proceder z końcówki lat 90. bo tak robiłem z grami na pierwszego playa, co też wynikało z jakichś tam niedoborów, bo jednak gry na playa jedynkę a mm, kwoty, jakie zarabiali ludzie pod koniec lat 90., no te gry były drogie, więc był taki sympatyczny pan, który potem okazał się paserem swoją drogą, ale był bardzo miły. Także PDW dla pana dużo gierek fajnych, dużo niefajnych. K1 Arena Fighter okropne, więc tak, jakoś tam sobie ludzie radzili. No i po tym przełomie też było podobnie, bo mm, kwestie licencyjne, no to nie była tak otwarta sprawa, żeby to wszystko funkcjonowało w legalnym obiegu, albo żeby dana premiera, dana. Nowość kinowa ze Stanów Zjednoczonych pojawiła się jakoś szybko. Niektórzy sobie z tym radzili, oczywiście. Tomasz Knapik wspominał w wywiadzie w magazynie weekendowym gazety, że w tym wszystkim brały też udział stewardesy, których byśmy nie podejrzewali o bycie częścią rynku VHS-owego, ale stewardesy na przykład bardzo często przywoziły kasety z Bangkoku i to były często nagrania z sali kinowej. W takiej formie pojawił się w Polsce pierwszy Batman Bartona, tak? Tylko to był film, no właśnie, to był zarejestrowany ekran z napisami, i do tego był dogrywany lektor, cała ścieżka lektorska. Więc no tutaj rzeczywiście widać duży głód tych nowości kinowych. No i też ten nasz, proszę pana, zmysł kombinatorstwa, tak jak, w, tak jak w tym serialu, prawda? Jak człowiek po prostu wykombinował coś i wzniósł to od zera i zrobił z tego, z tego wielki biznes. Więc tak, tak, tak. No, taka to była sytuacja. Mówiłeś o tym, że, że te liczby rosły no, bardzo, bardzo dynamicznie. tak? 8, 9 4 badanych ma magnetowid, 9-4% ponad połowa Polaków. Ja powiem ci, że nie pamiętam za bardzo świata bez magnetowidów. Wydaje mi się, że mieliśmy go już w drugiej połowie lat 80., bo byliśmy bardzo bogaci, nie, bo chcieliśmy oglądać filmy. Więc, żelazny orzeł to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa. Um, I to też jest w ogóle jakaś taka poboczna historia, że jako, że się korzystało z tego, co jest, czyli od razu jakiś tam amerykański film, nawet nie będący wielkim hitem w Stanach Zjednoczonych czy na świecie, on był od, od wejścia fetyszem, to bardzo dużo filmów się u nas spopularyzowało, takich, no właśnie, niekoniecznie super blockbusterowych, hitowych, nie? nie tylko amerykańskich, ale tak jest właśnie ze słynną, właśnie słynną w Polsce komedią z pieprzykiem, czyli mówię tutaj o lodach na patyku, po prostu połowa ludzi w Polsce widziała lody na patyku, a czy mówimy o tym, jak o jakiejś klasycznej komedii, tak, tak ogólnie, w takim ogólnym dyskursie, ogólnoświatowym? Nie. No, ale była, więc się kopiowało i się tego chwytało. Tak, przy czym wypożyczalnie kaset wideo, wydaje mi się, globalnie miało jakąś taką własną logikę, tak? Jakby mm -hmm. to, że, to, to, że w ogóle wyrósł taki, taki powiedzmy, rynek e, e, kaset e, straight to video, tak? a potem straight to DVD, e, e, znaczy filmów straight to video albo straight, e, straight to DVD, no to wskazuje to na to, że czasami jest tak, że My, jako konsumenci, nie wymagaliśmy dokładnie tego samego od, od filmu, który wypożyczaliśmy, co, 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 czy czego wymagaliśmy od filmu, na, na który wybraliśmy się do kina. Oczywiście to nie znaczy, że, że, że na kasetach wideo nie było filmów Óscarowych, bo oczywiście były. Tutaj przykład jest przykładem może być tańczący z Wilkami, który dzięki jakimś tam, no nie wiem, no nie powiem szacherom, macherom, tylko, tylko dzięki właśnie przedsiębiorczości. Dzięki, uh -huh. Sprytowi. Dzięki sprytowi Simon czyli dystrybutora i producenta filmowego, który w latach 90. posiadał filmę Neptun Video Center, no jakoś tak skombinował legalnie ten film, jakoś tak, nie wiem, no miesiąc, czy, czy, czy kilka miesięcy po tym, jak ten film dostał, dostał Oscara w głównej kategorii, więc to jest po prostu, to jest, to jest nie byle co. Mhm. Ale czemu my o tym wszystkim w ogóle mówimy w tym konkretnym odcinku? Również dlatego, że, że no właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, wypożyczalnie kierowały się jakąś tam własną logiką, jeśli chodzi o, o, o to, co było hitem, a co hitem nie było. I tutaj trafiliśmy w trakcie researchu na magazyn Sukces z lipca 1995. Roku. Ciężko sprowadzić taki podcast jak Podcastex i ani razu nie trafić na magazyn Sukces. No to właśnie my trafiliśmy na magazyn Sukces, o którym pewnie powiemy troszkę więcej w jakimś innym odcinku. I w tymże magazynie Sukces jest lista przebojów ITI Home Video. No i to, to jest 91 rok, więc tej absolutnie nie może dziwić, że e, większość e, filmów pochodzi z lat 80. No bo, no, bo, no bo tak, no, te, te filmy też miały pewne opóźnienia. Ale ciekawe jest to, że aż połowa tych filmów z 10, które zostały e, tej, e, wyszczególnione, e, to są filmy z pierwszej połowy lat 80. -tych. I mówię tutaj o Indianie Jonesie i e, e, Świątyni Zagłady. Z, z, zawahałem się, bo to jest napisane And the Temple of Doom, więc Być może jeszcze, jeszcze tutaj e, e, tłumacz nie zdążył zająć się tym tytułem. E, jest to Flashdance, nie, nie dziwi mnie to absolutnie. E, jest to The Man with Deadly Lens e, Richarda Brooksa, e, Firefox, e, no kurde, wszystkie tytuły są po, po angielsku, co, mm -hmm. nie zauważyłem tego wcześniej jakoś, e, i Best Defense. To są wszystko filmy, które są z pierwszej połowy lat 80., czyli Polacy rzucili się z jednej strony na, 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 na kasy TVHS, a z drugiej strony, no właśnie, rzucili się, żeby nadrabiać te filmy, których, do których często nie mieli dostępu. Akurat chyba Indiana Jones i Świątynia Zakładu to było coś, co wisiało w kinach, no ale właśnie, no wisiało krótko. Je, je, w, w telewizji pewnie e, przed 89 rokiem nie poleciało, więc jak ktoś chciał sobie. E, jak ktoś akurat nie trafił w to okienko, żeby zobaczyć e, drugiego Indiego, swoją drogą, moim zdaniem najsłabszego, ale to jest, to jest jakaś taka. To jest moja opinia, e, przepraszam najmocniej, to, to tak, no to mógł sobie poradzić przy pomocy kasety wideo. Nie wiem, czemu wybrał akurat tego, ale to już jest naprawdę nie, nie moja sprawa. Znaczy, akurat tego Indiana Jones I to wszystko składa się na to, że to takie doświadczenie tych wczesnych naj w przypadku ludzi mniej więcej z naszych roczników, tak, Bartek 87, ja 89, że ono jest takie bardzo właśnie zapośredniczone, że gdybym na przykład spotkał kogoś, gdybym, to jest niemożliwe, gdybym spotkał kogoś ze Stanów Zjednoczonych, jakiegoś rówieśnika i gdybyśmy gadali, nie wiem... Temat szedłby na akademię policyjną z jakiegoś powodu, nieważne, nie? to ja bym mógł powiedzieć, że kurde, no oczywiście, no jest to jakiś tam jeden z filmów mojego dzieciństwa, bo zdecydowanie ta cała seria to tak, owszem. Zresztą mój brat to katował, bo chciał być bardzo policjantem, ja jako młodszy brat też to oglądałem, też mi się podobało. No i on by mógł mnie zapytać, zaraz, to jakby, który ty jesteś rocznik? Nie? Ja bym musiał mu wtedy wytłumaczyć, że, że to tak u nas nie działa, że. To wszystko się odbywało z bardzo, bardzo dużym poślizgiem, i tak się zastanawiam na przykład w kontekście jakichś takich produkcji, mm -hmm. które no, są po prostu napakowane nostalgią i to 80 nostalgią, no to akurat nasze pokolenie tam 30 paroletków jest świetną grupą docelową. Nawet jeżeli urodziliśmy się tam w 87 czy 9, no to tam ledwo, ledwo to pamiętamy. No Ewentualnie te trzy miesiące internowania to Bartek na pewno z głowy tego nie, nie wyrzuci. Tak. Ale tak poza tym, no to. Dzięki temu poślizgowi ta grupa docelowa się rozszerza. Nie? Oczywiście zastanawiam się, co widzą w tym współczesne dzieciaki, jakieś takie, nie wiem, 16-15-letnie, ale to jest oczywiście osobny temat i dosyć interesujący, ale dla nas idealnie właśnie dlatego, że, że tak to się nam kojarzy, że my tę już taką właśnie w 90, tam drugim, powiedzmy trzecim, już nieaktualną na zachodzie estetykę poznawaliśmy w tamtym momencie, nie? Jakieś rzeczy typu, o, Disneyowski akurat e, tron, mhm. e, czy jakieś takie właśnie e, e, syntowe historie, no to, to to wszystko były dla nas e, dla nas 90sy, ale jakby, jakże e, 80sowe, więc jak widzimy jakieś takie rzeczy właśnie z globalnych m, lat 80., no to one są nam bardzo, bardzo bliskie, mimo że nawet nie byliśmy zygotą wtedy, nie? Więc to jest takie, to jest takie dziwaczne. Ta, ta pierwsza połowa lat 90. to jest jakiś taki totalnie jakiś koktajl z rozmaitych estetyk, że to wszystko jest bardzo, bardzo przesunięte. No i ta lista z sukcesu bardzo dobrze to pokazuje, no nie mogło być inaczej tak naprawdę. Ja tutaj w tym temacie chciałbym bardzo polecić książkę Wojna Gwiazd Jakuba Turkiewicza. To jest książka o polskim fandomie Wojennym, i on tam, Turkiewicz trochę zajmuje się kwestią zabawek, które, które gwiezdnowojennych akurat w tym, w tym, w tym kontekście, no, które oczywiście do nas nie docierały, tylko musieliśmy sobie radzić przy pomocy jakiś tam pan Stachu, gdzieś tam w jakiejś miejscowości, miał jakąś odlewnię, więc zobaczył, że nie wiem, z, z, pojechał na chwilę do UK, znalazł figurkę Jabby i stworzył formę, na podstawie której potem produkował jakieś takie, e, no wyglądające średnio, no ale jednak to było maks, na co nas, nas było stać. No, no e, ale to były butlegowe polskie figurki to jest piękny temat w ogóle. Tak, no. tak, tak. Co ja też polecam e, e, na Instagramie, taki profil dziadostwo. O, ja też, tak, autor, autor zajmuje się między innymi właśnie bootlegowymi, chociaż nie tylko. Natomiast tak, no, gdyby wtedy nasi amerykańscy rówieśnicy zobaczyli, czym my się w ogóle bawimy, to, tak. to, to, to nie wiem, no to w pierwszej kolejności kupiliby nam kromkę chleba. Mhm. A potem um, kupiliby nam pewnie jakąś fajną action figure albo coś takiego. E... Albo, albo zieloną kartę by nam kupili. Albo Dajcie kartę. już spokój. <laughs> Bo co wy tu robicie? Wyjeżdżacie stąd. E, no dobrze. E, mówiliśmy o filmach, czyli o, o, o tekstach kultury, które w ten czy inny sposób e, docierały do Polski, nawet jeśli e, o, oficjalne, e, oficjalni de decydenci e, nie popierali jakoś specjalnie tego procederu. E, ale były też takie teksty kultury, które nie docierały do Polski wcale bądź niemal wcale i e, e, możemy tutaj powiedzieć między, również o komiksach, a ściślej o komiksach e, amerykańskich, no bo oczywiście część tytułów frankofońskich, e, takich jak na przykład Torgal, e, trafiała do Polski, ale e, komiksy Superhero były, które weszły do Polski dopiero w 89. Oczywiście były przed wojną tam dostępne, jakieś poszczególne tytuły i tak dalej, ale, ale mniejsza z tym, i jeszcze chyba też podczas wojny jest takie słynne zdjęcie powstańca, który, e, który czyta komiks Błysk Gordon, mm -hmm. Tak, no to w, w jakiś sposób to dotarło, tak, ale powiedzmy, że to taką większą skalę, wysokonakładowo, no to, to to były rzeczy, które były przez cały PRL praktycznie niedostępne. Asterix w ogóle, co mnie zaskoczyło jakoś, znaczy zdawałem sobie z tego sprawę, ale jak zobaczyłem to rzeczywiście, potwierdziłem to sobie w głowie, że Asterix wszedł do Polski dopiero w 90 roku, gdzie to na tamtym etapie to już była seria, która miała kilkadziesiąt lat tradycji takiej i Oczywiście. była super popularna właściwie na całym świecie, tak? A, e, dobra, no całym zachodnim świecie. A, a w Polsce dopiero w 90 roku i trzeba było to wszystko nadrobić, ale wiesz, tak? y y Przepraszam, y ale a propos Asterixa to, to nie było żadnej potrzeby, żeby on wchodził w Polsce, bo, bo mieliśmy Asterixa w domu. Mieliśmy swojego. Go. Tak jest, tak jest. Pozdrawiamy <laughs> fanów um, pewnego no tytułu. Żeby nie było, ja na przykład, no, no, mówimy o Kai kosz oczywiście, ja tutaj nie widzę jakoś, znaczy z jednej strony moje zdanie jest takie, że oczywiście, że... To było mocno inspirowane, mówiąc delikatnie, ale też czy widzę w tym coś straszliwie złego, niespecjalnie. Nie, ja też mówiąc? nie, tym bardziej, że pamiętajmy, że taki układ y, dwójki bohaterów, czyli y, duży, silny, głupawy i niski, sprytny, zwinny, to pomijając oczywiście pattern z Asterixa, to nie jest najbardziej oryginalny pomysł w historii świata. Więc jakby to też już... tym od lat. Nie, nie. <laughs> Więc już, tak, dokładnie. Tylko tak, tak, my mamy w ogóle wszystkie te cechy, które wymieniliśmy, tak, pomieszane w absolutnie różny, różny sposób, ale no tak, ale widzisz, no akurat masz rację, bo my jesteśmy troszeczkę jak etykietka pewnej whisky, gdzie jest piesek biały i piesek czarny i my jesteśmy w sumie zrobieni też troszeczkę na tym, na tym paternie i patencie jednocześnie, więc tak, tak, my jesteśmy faktycznie dowodem, że różniący się bohaterowie to nic takiego. Nie, mnie też to nie oburza, wiesz co, jakby w momencie absolutnego niedoboru i tak dalej. No kajko i Kokosz ma jakiś tam swój sznyt. No, Nie, fajne komiksy. No, ja lubię. Krystian ja był lubię, super no. utratowanym gościem i, tak. i, i absolutnie tworzył klasyki. Mhm. Przejdźmy do, do TM Semik. TM e, o którym m, rozmawialiśmy już całkiem dużo w odcinku poświęconym temu wydawnictwu. Mhm. E, rozmawialiśmy zachęcamy. Też, tak, tak, zachęcamy do tego, żeby tam zerknąć. Rozmawialiśmy też z e, twórcami tego wydawnictwa, e, z Marcinem Rosteckim e, i Arkadiuszem Wróblewskim. Oczywiście tych twórców e, i twórczyń było sporo więcej o osób zajmujących się liternictwem, redakcją, tłumaczeniami itd. Tak ich było oczywiście dużo więcej, natomiast Arak Wrublewski powiedział nam, Wtedy ciekawą historię o tym, w jaki sposób on właściwie natknął się na, na, na te komiksy no, amerykańskie, które w ogóle nie były wtedy dostępne. No toż okazało się, że to była taka sytuacja pod tytułem Tata był marynarzem i, i, i przywoził mi jakieś rzeczy ze Skandynawii. Arkadiusz Żublewski miał wtedy 15-16 lat, więc, więc był tak absolutnie zachwycony tym, co zobaczył, że postanowił na własną rękę tłumaczyć te, te, te rzeczy i tak dalej. Więc no, no tak, no i to było dosłownie, lata 80 to była dosłownie sytuacja, że jeśli chciałeś mieć w domu komiks superbohaterski, to trzeba było mieć tatę marynarza, bo w innym wypadku no, no szansa na to, żeby, żeby, żeby coś tutaj zdziałać była niewielka. Kilka lat później... Tak naprawdę już niedługo później, no bo Arkadiusz Wróblewski mm -hmm. pracował tam bardzo wcześnie, w, znaczy w bardzo młodym wieku, TM Semic zaczęło wydawać komiksy, które, które były niedostępne, no właśnie, w latach 80. w Polsce, a które były bardzo popularne w Stanach. W Stanach już miały statusy kultowych. Tutaj możemy wymienić takie tytuły, jak na przykład Ostatnie Łowy Cravena, Dematheisa i Izeka. No i Dark Phoenix Saga, to jest najwcześniejsza z tych, to jest, to jest bardzo, stosunkowo wczesny komiks, na te, które były wydawane przez, mm -hmm. przez TMZ, bo Dark Phoenix saga rozpoczęła się bodajże w roku 80, tak? I, a w, w, w Polsce była wydana w 91, bodajże. I, I to jest tak, to jest ta słynna saga, na podstawie której powstały dwa filmy, znaczy były dwa podejścia do niej to jest komiks, który opowiada o tym, że jedna z członkiń zespołu X-Men posiada moc, której nie jest w stanie kontrolować, no i finalnie zmienia się właśnie w tą Dark Phoenix, tak? Były dwa podejścia do, do tej historii filmowej, jedno gorsze od drugiego, ale zakładam, że ta historia jest tak istotna, że tutaj Marvel Studios nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i będą do niej wracali, no bo to jest rzeczywiście ważna rzecz, chociaż komiks, jak się go już dzisiaj czyta, Troszkę trąci myszką, i powiedzmy, nie jest to najłatwiejsza w mm -hmm. lekturze pozycji. E, wiesz, co tak, no, jeżeli chodzi o te zaległości, to, to dalej trwa w pewnym sensie, bo jeżeli byłeś jakimś takim dzieckiem, dla którego to czytanie komiksów z TM Semika przypadało tak na lata, w moim przypadku 94, 98 tak jakoś najintensywniej, i głównie załapywałem się na zeszytówki, jakieś takie po prostu regularne wydania, niech będzie, gdy wyszedł zabójczy żart. No to mnie to ominęło zupełnie, jako że po tam 99-2000 przestałem czytać komiksy i wróciłem dopiero kilka lat temu, jak już mówiłem w którymś z podcastów. No to dla mnie zabójczy żart dalej był rzeczą nieznaną, bo mogłem to nadrobić w latach zerowych na rozmaite sposoby, ale mnie to po prostu nie interesowało w tamtym momencie, albo wydawało mi się, że, że mnie to nie interesuje, więc wydaje mi się, że takich osób jest więcej, które mają, mają pewne braki. Te rzeczy są wznawiane, one dalej wychodzą. No i w ogóle dużo z takich pozycji klasycznych na mhm. 80. zostało wydanych po roku 2000. Teraz wydawane są przez Egmont klasyczne pozycje o, o Spider-Manie. Jest ta saga o, 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 czarnym, o, o czarnym kostiumie. Bodajże teraz jakoś wydawana była w ostatnich latach, więc, więc to wszystko jest coś, do czego. To jest w ogóle interesujące, no bo z jednej strony to są historie, do których technicznie nie powinniśmy czuć w ogóle sentymentu. Ale z jakiegoś powodu go czujemy, mimo tego, że nie spotkaliśmy się z tymi powieściami bezpośrednio, ale spotkaliśmy się z nimi, um, kiedy one były reprezentowane przez inne media, kiedy pojawiły się w filmie y, Trzecim sama o spider Spidermanie, na przykład. Mm -hmm. e, kiedy pojawiły się w kreskówce, my to wszystko znamy, tylko nie spotkaliśmy się z tym oryginałem. My dopiero znamy przetworzenia tych historii, i to jest też ciekawe, w jaki sposób e, powiedzmy, um, i, 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 jak jest, zrobiona na, jest zrobiony nasz mózg i, i z czego składa się nostalgia? No, czasami składa się po prostu z jakichś takich okruszków, są porozrzucane gdzieś tam na tym popkulturowym stole, proszę pana. A skoro mówimy o stole, to przejdźmy do kolejnego... No. do kolejnego tematu naszego odcinka, czyli do gier RPG. I to jest kolejny przykład i chyba jeszcze taki jeszcze bardziej powiedzmy wyrazisty przykład tekstów kultury, których nie było w ogóle. W, w Polsce, tak, jakby RPG były czymś, co było e, opisywane w nielicznych e, magazynach e, dostępnych w, w PRL-u, ale to, to nie było coś, w co ktokolwiek mógłby zagrać, chyba, że akurat ktoś miał, nie wiem, stypendium w Wielkiej Brytanii albo, albo pojechał do, do, do Stanów Zjednoczonych i postanowił kupić sobie straszliwie drogi podręcznik do jakiejś dziwnej gry, w której, w którą nikt nie gra w Polsce, zamiast kupić na przykład e, e, maszynę kuchenną albo Thermomix nie tak oczywiście pierwsze rzeczy pierwsze jak mawiają Amerykanie, o których dzisiaj wspominaliśmy już 2,5 miliona razy i będziemy wspominać dalej. No oczywiście to jest w ogóle temat o którym nie mam zielonego pojęcia i teraz, teraz <laughs> powinienem dodać w montażu jakieś takie fanfary. A może może, może je usłyszeliście właśnie nie robimy takich rzeczy zwykle, ale starałem się rozeznać tutaj trochę w temacie z pomocą Bartka No tak 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 to dla nas nas to absolutnie jakaś taka odległa historia. Tak naprawdę zaczęło się od no, rzeczy, która wróciła bardzo mocno popkulturowo, czyli od lochów i smoków. I jak to zwykle bywa, tego pierwowzoru, jakiejś takiej genezy można się doszukiwać wcześniej, we wcześniejszych dekadach, ale powiedzmy, że lata 70. to start takiej wielkiej popularności tej, tej całej zabawy. Oczywiście w latach 80. też zainteresowało to Europejczyków nieco, nieco żywawiej, nieco silniej. Tutaj Niemcy akurat chcieli. Wykupić licencję do lochów i smoków, czyli Dungeons and Dragons, naturalnie. Um, Amerykanie zażądali jakichś poważnych pieniędzy, więc Niemcy stwierdzili o. No to my w takim razie zrobimy swój system tutaj RPG i ja zrobili przepraszam, istotnie. Przepraszam, oni stwierdzili, tak było jeszcze lepiej, bo oni powiedzieli, to w takim razie my zrobimy swój, jeśli nie obliczcie ceny. Tak. A, a, a tam ci powiedzieli, no dobra, to róbcie i zrobili. I zrobili i nazywa się to Schwarze Auge, czyli czarne oko, to jest jeden z ulubionych systemów Bartka, ale jest ich też sporo, więc nie wiem, czy, czy, czy taki naprawdę ulubiony, który też sobie doskonale poradził i, i w Niemczech cały czas jest zdaje się popularny, tak, przebił zdecydowanie lochy i smoki, więc więc nie ma co jakoś tak pazernić. Nie ma takiego czasownika, ale, no, ale trzeba po prostu podejść do wszystkiego z głową. Tak, jeśli chodzi o Daszwarca Dasz Auga, to spotkałem się z takimi teoriami, że ktoś być może coś pochzanił w latach 80., że, albo 90., że nie próbował tego systemu gdzieś tam zaszczepić w Polsce, bo było jakieś takie okienko bardzo wcześnie, kiedy, kiedy można było spokojnie wykupić te licencje za jakieś wielkie pieniądze i, i, i coś by z tego było. No tak, no, jakby o czym by tu w ogóle mówimy, no bo zakładam, że mogą być wśród słuchaczy osoby, które nie wiedzą, czym są RPG, albo nie wiedzą, czym są tabletop RPG, a na przykład znają RPG tylko z komputera. Tabletop RPG to są, to jest, to, to są gry bez prądu, jak to się kiedyś mówiło, chociaż coraz częściej używa się do nich jakichś tam nowinek technicznych typu aplikacje czy, czy, czy jakieś programy, które liczą za ciebie jakieś rzeczy. Niemniej spotykasz się z grupą znajomych przy stole, bądź na Skype'ie, bądź gdziekolwiek i, i, i odgrywa, część znajomych odgrywa postaci, a jedna z osób zostaje tak zwanym mistrzem podziemi, który opisuje to, co się, co się dzieje. Oczywiście RPG są różne i, i, i ten schemat bywał różnie modyfikowany na przestrzeni lat, ale, ale tak, taki najbardziej typowy RPG właśnie polega na tym, że jedna osoba opisuje, a pozostałe osoby robią coś w tym w świecie opisywanym posługując się między innymi kośćmi i tam sobie biją goblina po kasku. E, i, i i przy okazji grają jeszcze w tego RPG prawda Jeszcze przy okazji grają w RPG tak, <laughs> tak oczywiście to jest dokładnie to e, no i co to jest rzecz która się urodziła gdzieś tak na przełomie lat 60-70 a czy urodziła urodziła się e, e, uzyskując powiedzmy taką e, finalną swoją formę w postaci pierwszego Dungeons and Dragons w latach 70. No i rpg tam sobie budowały swoją popularność na, na przestrzeni kolejnych lat, a do Polski docierały jakieś takie, no właśnie, jakieś takie takie relacje, że no jest coś takiego. Trochę no nie wiadomo co to jest. No ten, ten przy okazji jeszcze w Polsce dość słabo był rozwinięty na początku lat 80 jeszcze rynek gier planszowych które można by było wtedy nazwać nowoczesnymi. Oczywiście funkcjonowały jakieś takie znakomite pozycje, typu Chińczyk. Nie wiem, czy Mateusz miałeś okazję grać w Chińczyka jakoś na, ostatni, na przestrzeni ostatnich lat. Nie, czy nie, już bardzo dawno nie, już nie pamiętam, na czym polega ta gra. Miałem okazję, miałem okazję i mhm. wydaje mi się, że, że, że Chińczyk może być winowajcą, jeśli chodzi o liczbę osób, które na stałe postanowiły, że nigdy nie będą miały nic wspólnego nigdy z człowieka. Bo to jest. Od, Chińczyk oczywiście miał w Polsce um, podtytuł Nie irytuj się człowieku, no bo to jest gra, która. Człowieku nie irytuj człowieku się. nie irytuj się tak. Aha. E, to jest gra, która ma za zadanie cię wkurwić i, i nie wiem co jest w tym przyjemnego. E, w sensie, jakby autentycznie możesz spędzić cały wieczór przy stole, nie ruszając się żadnym pionkiem ze, ze swojej bazy, co mi się Przytrafiło akurat jak grałem ostatni raz. Świetna zabawa. Polecam wszystkim. Ale wspaniałe, jest, wiesz co? Wspaniałe jest, wspaniałe jest, to, że nawet tutaj już w, w podtytule, w, w podnazwie tej gry jest jakaś taka sugestia, że będziesz bardzo wkurwiony. Tak musisz ćwiczyć cierpliwość. To jest bardzo, bardzo jakaś taka w ogóle taka ironiczna metoda jakiejś współpracy z klientem. Naprawdę, podoba mi się to. Ale nie, nie pamiętałem, że to jest aż tak statyczne. Tak, przyznam. no w ogóle, jeśli chodzi o, o gry planszowe, to część z tych bardziej popularnych w latach 90. to były gry, które e, no potrafiły srogo zdenerwować człowieka. Tak samo działa Monopoly na przykład, które tutaj ciekawostka, e, nie wiem czy wiesz, że Monopoly było, zostało stworzone jako coś, co miał udowodnić, dlaczego kapitalizm nie działa, bo Bądź działa nie tak jak powinien, no bo to jest gra, w której de facto, jeśli jednej osobie zaczyna iść dobrze, albo dwóm, to wszystkim pozostałym zaczyna iść bardzo źle i nie ma, nie ma za bardzo innej możliwości, dlatego że jest mało miejsca na planszy. No i w którymś momencie monopoli polega na tym, że jeśli tobie idzie źle, no to tracisz pieniądze, tracisz pieniądze, tracisz pieniądze, aż w końcu zostajesz tak upokorzony i gdzieś tak przez 30 minut, tylko modlisz się o to, żeby cię zamknęli w więzieniu, no bo wtedy jesteś bezpieczny, no jak w Polsce lat 90. I, 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 I tak, no rzeczywiście ten, ten rynek planszówek był wtedy kiepsko rozwinięty, no ale zaczęły się pojawiać pewne takie przebłyski na horyzoncie. Jednym z tych przebłysków był, była wydana przez wydawnictwo Encore w roku 1984 gra, która się nazywa Labirynt Śmierci. Oczywiście, że bez licencji oczywiście, że w ogóle okładka tej gry była, była, była ukradziona, w ogóle z jakiegoś, z jakiegoś komiksu dużo starszego, znaczy, nie cała okładka, ale powiedzmy e, główny element tej okładki, czyli taki, taki, taki zombie powiedzmy, który wznosi miecz nad sobą, no takie bardzo, bardzo 70'sowe, fantazy tutaj, tutaj e, możemy zobaczyć. E, no i tyle biednych śmieci to jest coś, co ja swoją drogą mam w domu i kupione przez, e, przez któregoś z moich starszych braci. E, dowiedziałem się jakiś czas temu, że ta gra zachodzi za bardzo fajne pieniądze, w sensie dosłownie można e, ludzie są w stanie zapłacić za nią 500 zł, jeśli to jest gra kompletna. Niestety ja Niekompletną, tylko posiadam jakieś poszczególne elementy, więc nie będzie biznesu, nie będzie bogactwa po mojej stronie. No trudne, ja już się pogodziłem z tym, że biednemu zawsze. Wiatr w oczy. Tak, dobrze to powiedziałeś, wiatr, wiatr w oczy. Tak to, tak to jest. Podobno ta gra była w ogóle bazowana na tym układzie przejść podziemnych w okolicach centralnego w Warszawie. Tu pozdrawiam wszystkie osoby spoza Warszawy, które jeżdżą czasami do Warszawy. Powodzenia z wyjściem tak za pierwszym razem, bez, bez, bez nawracania się. No ale dobrze, no, w latach 80 tutaj właśnie znowu mamy taką sytuację, że ktoś ma jakieś informacje i dzieli się tymi informacjami z jakąś taką szeroką rzeszą czytelników, którzy nie mieli nigdy wglądu w to, o czym jest mowa, więc mogą sobie tylko wyobrażać na razie, tak, mogą sobie to konstruować, kurde, na czym to polega, bo przecież pisał o tym i w fantastyce Darosław Toruń w 84 roku, tak, że są takie rzeczy, że na zachodzie to panie grają i, i że może byśmy spróbowali, tak, on był jednym z pierwszych jakichś takich RPGowców, takich czynnych graczy na polskiej ziemi. Jacek Ciesielski w czasopiśmie młodzieżowym Razem też pisał o tym, że no widział takie rzeczy w Wielkiej Brytanii, tak? Że jest ten Warhammer, są te lochy i smoki. Więc to były jakieś takie pierwsze źródła e, informacji. No i tenże wspomniany Ciesielski zainteresował e, polskich czytelników i czytelniczki czymś, z czym ja akurat miałem styczność, dzięki mojemu e, koledze z dzieciństwa, który się czymś takim jarał. Mówię tutaj o grach paragrafowych, czyli gdzieś tam jednak forma pokrewna to nie jest ten tabletopowy RPG, tak? Myślę, że, że potwierdzasz, bo ja się tutaj zdaję na ciebie. No ale to taki układ, że przeskakujemy sobie między akapitami, no paragrafy, a kapity, y, możemy podejmować decyzje, tak, jeżeli tam zamykasz drzwi, to idziesz na stronę, tam 128, a jeżeli otwierasz, to przejść na stronę 56 i tam dalej możemy sobie y, jakoś działać i y, 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 y sobie uczestniczyć w tej przygodzie. Dwie z gier stworzonych przez Ciesielskiego, mówię tutaj o Dreszczu i o Goblinie, one zostały opublikowane we wspomnianym czasopiśmie razem i ciekawostka, w Dreszcz można zagrać sobie online. Ja dzisiaj nawet tak. próbowałem, co prawda wytrzymałem cztery minuty, bo jak nie wpadłem na Goblina, nie. E, przez chwilę to ro robiłem i pomyślałem o tym, że mógłbym, gdybym tylko miał czas, przysiąść do tego i, i pewnie by mi to sprawiło jakąś przyjemność i było, byłoby to nadrabianie zaległo więc na tym to polega. Polecamy szczególnie, a propos podreszczu, wydanie. A tejże gry. Okładkę, oczywiście. No, jakby zawartość, jak zawartość. Jest to, jest to gra i się poruszamy między stronami i podróżujemy, uczestniczymy w przygodzie, ale okładka to jest coś. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwym bohaterem, bo to nie jest jakieś tam, jakiś tam przeklejony zachodni bohater, tylko nasz. Poznacie to po wąsach. Wygląda jak większość polskich mężczyzn pod koniec lat 80., gdyby nie wszystko, co jest pod jego głową, czyli zachwycająca muskulatura no i walczy tutaj ze smokiem, więc tego też polscy mężczyźni pod koniec lat 80. zbyt często nie robili. Ale wąsy są intensywne, więc to jest, to jest takie er RPGowanie, czy tam granie w gry paragrafowe po polsku w tamtym momencie. Tak wygląda polski mężczyzna w głowie swojej własnej w momencie, w którym podczas imprezy rano na przykład zaczyna się jakiś temat polityczny. Tak A, wtedy, dokładnie to, tak. To jest dokładnie w, w, w taką osobę zmienia się ten polski mężczyzna. No tak, tak te, wąs jest wspaniały. Pod, pod, na, na dole okładki też widzimy takie słowo fantasolo i to jest słowo, które próbował promować jakoś, wymyślił je Ciesielski e, jako określenie właśnie tam te, te, te tego rodzaju gier. No nie przyjęło się to słowo, trzeba powiedzieć. E, e, chociaż w sumie możemy, możemy sprawić, że się przyjmie z powrotem I na przykład używajmy go z, z, na powrót. A, może, ale w innym z, kontekście zupełnie. Albo tak. będziemy tak wykrzykiwać. Nie, z fantasolo po prostu typowe. Nie? Tak, 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 tak. Możemy tak robić. Takich relacji dotyczących tego, że że te gry RPG są, są takie super, hiper extra. Było więcej, na przykład jest w, w takiej nieregularnie wydawanej, nisko nakładowej sferze Marek Pęczko opisywał w ogóle sesję DD to w ogóle było. Te sytuacje można totalnie przyrównać jako, jako coś takiego, na co my patrzymy w ogóle przez, przez, przez szybę i to też taką, taką zaciemnioną szybę w ogóle, no bo, no bo też RPG to jest coś, co ciężko do końca opisać, dopóki nie wejdziesz dopóki nie w udział przynajmniej jednej sesji, nie? Więc, więc jak ktoś tutaj mówi, że no tam. W USA też zbierają przy stole i wcielają się w bohaterów, i tak dalej i tak dalej. To to nie do końca oddaje y, y, to, czym RPG rzeczywiście są, no bo RPG y, takie klasyczne, przynajmniej są oparte w dużej mierze na liczbach i na, i na właśnie rzucaniu kośćmi. I czasami na liczeniu jakichś ułamków, jeśli, jeśli system y, w ten sposób katuje swoich, swoich graczy, że trzeba tam y, weź ten atrybut i go podziel przez dwa, a potem weź jedną trzecią z tego podzielenia i potem pomóc mm -hmm. przez tyle. To czasami Brzmi jak doskonała zabawa zabawa, tak, no były takie systemy, które oczywiście pojawiały się w Polsce i, i, i kazały graczom robić takie rzeczy. No i te wszystkie relacje Cieśleckiego, Pężki czy Torunia, one jednocześnie trafiały na, na, na żyzny grunt i, i trafiały na zarazem umiarkowanie żyzny grunt. No, żyzny dlatego, że w Polsce gdzieś tak od połowy lat 70 no, no zaistniał polski, za, zaistniał fandom fantastyczny, tak, I, i tylko, że on raczej skupiał się wokół literatury, w tym również książek, które były, um, które nie były dostępne oficjalnie w Polsce, ale ktoś tam powiedzmy coś przywiózł sobie z Wielkiej Brytanii, ktoś znał trochę lepiej angielski, przetłumaczył i były tak zwane wydania klubowe, e, które były mniej lub lepiej, powiedzmy, przetłumaczone, tak, ale to chociaż to było jakieś tam zatknięcie z tym wszystkim. E, ale ponieważ te fandom były, ten fandom był, był skupiony wokół, e, raczej wokół science fiction, to, a, a gry RPG, oczywiście nie wszystkie, ale większość tych najbardziej mainstreamowych dotyczyła klimatów fantazy, to tutaj to były takie dodatkowe, powiedzmy, zasieki, które, które te gry RPG musiały, musiały przebyć. Oczywiście Polacy znali Tolkiena dla 60-tych, oczywiście w 80 weszła Urszula Le Guin, ale, ale, ale było tego stosunkowo niewiele i dopiero ruszyło drgneło gdzieś tak w połowie lat 80 w drugiej połowie lat 80 kiedy po pierwsze Sapkowski napisał bardzo cenione mm -hmm. pierwsze opowiadanie o Wiedźminie, po drugie gdzieś tam wyszło jakieś klubowe wydanie Konana i coś rzeczywiście drgneło. Jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany tą tematyką, te, Polskiego, polskiego fandomu. To po pierwsze wyszła książka historia fandomowe Tomasza Pindela, które, którą, którą polecam po drugie, jest dostępny za darmo w internecie w, bodajże w biuletynie IPN-u tekst Aleksandry Wierzchowskiej planszówki, paragrafówki, RPG, przyczynek do historii gier fabularnych w Polsce 8490 no, muszę przyznać, że ten tekst był bardzo pomocny jeśli chodzi o, o, o pracę nad researchem do tego odcinka no i oczywiście jest też znany bardzo fajny blog Tomasza Kreczmara, czyli osoba, która w tych klimatach w zasadzie funkcjonowała od samego początku, która się nazywa holistyczny.com.pl, tam jest mnóstwo jakichś takich właśnie anegdotek z przeszłości e, pisanych z pozycji gościa, który tam wszędzie był, on to wszystko widział i proszę pana, ja pan, pan nie liczy mnie niczym nie zaskoczy, dlatego, że ja tam byłem w tym 88, <grym> kiedy myśmy wgrali pierwszego tego Warhammera kserowanego od ksera, z ksera, z ksera tłumaczonego przez kolegę. Gdybyśmy wyjęli y, tego Warhammera, tylko wstawili tutaj inne rekwizyty, to też jest ojciec każdego z nas w pewnym momencie jakiegoś mm -hmm. takiego rodzinnego spotkania, tylko zwykle, zwykle chodzi oczywiście o, o walkę z systemem. No tak, już po tym debiucie Wiedźmina na kartach czasopisma wyszła w Polsce Magia i Miecz, ale oryginalnie to jest Talizman, nie? To jest Talizman, tak. tak to, jest, to jest Talizman, ale Magia i Miecz ukazała się, to znaczy wyszła w Polsce nakładem sfery w 88 roku i tutaj akurat zaskoczenie, oni mieli prawa do tego, żeby mm -hmm. to wydać, magia i miecz, no tutaj nie mamy do czynienia z klasycznym RPG, tylko taką, z taką planszówką z elementami RPG, z tego co wiadomo, to wiele osób odgrywało te swoje postaci w trakcie gry, to też jest mm, gra, system, który no, gdzieś się w tej polskiej popkulturze, można powiedzieć, przewijał, bo mówię tutaj o tym pierwszym Kalibrze, zresztą jak rozmawialiśmy z Abradabem o debiucie Kalibra, to chyba też zahaczyliśmy o ten wątek, nie jestem teraz pewien, ale zachęcam do sprawdzenia, do sprawdzenia odcinka, no magia i miecz też się pojawia w tytule jednego z numerów. Na pewno Fokus wspominał o epokach Tak, tak, tak i Focus też, więc to towarzystwo się tym rzeczywiście zajmowało i jarało, gdy sfera straciła już prawa do Wydawania talizmanu, magii i miecza, to wydała własną podróbkę pod tytułem Magiczny Miecz, więc wróciliśmy do, do czasów takich, prawda, dosyć wesołych, e, dzikich. No, ale tak czy siak to był jeszcze czas niedoboru, a to zainteresowanie się zwiększało. Wspominany już dzisiaj Ciesielski w czasy piśmie razem w 89 roku wydrukował list od czytelnika, który mówił często, gdy znalazłem się w grupie kilku osób, opowiadałem im o przygodówkach. Już po chwili towarzystwo szukało kostki, kartki, ołówków, a ja wyciągałem swe mapy i zamieniałem się w mistrza gry. Prowadziłem ich przez korytarze pełne magii, czuli się silnymi wojownikami, mądrymi czarodziejami. Ciesielski też proponował, żeby w te paragrafówki grać w towarzystwie, więc to było troszkę takie granie jeszcze wtedy na czuja, bo tych... tych Najbardziej znanych, tych takich największych e, marek, największych tytułów e, jeszcze u nas wtedy nie było, e, stanie się to dopiero później. Ale tutaj jakoś e, się utożsamiam, jeżeli chodzi o to moje odgrywanie filmów, których nie widziałem w latach 90., to troszkę podobnie było, e, było z tym, takimś takim wczesnym, RPG-owym fandomem wtedy, tak naprawdę takie mam wrażenie. No tak, no tutaj sposoby na to, żeby ominąć ten e, straszny świat, w którym to, czy urodziłeś się pod odpowiedzią... Szerokość geograficzną determinuje to, czy w ogóle będziesz miał okazję zaznać y, gry w RPG. E, sposobów na to, żeby, żeby złamać ten system, było, było trochę, jak wspomniałeś, właśnie Cicielski namawiał, żeby grać w paragrafówki ze znajomymi. E, i tutaj też wraca temat wspomnianego Labiryntu Śmierci. E, chyba właśnie Tomasz Kreczmar na swoim blogu mówi, e, opisywał, że próbowali grać ze mną w Labirynt Śmierci, mimo że no, no to był dungeon crawler, w tym sensie że rzeczywiście na łazić po tych podziemiach e, dworca centralnego, ale z drugiej strony. E, tam, to, to, nic od ciebie nie wymagało odgrywania tych postaci, a, a jednak, gdyby tam dodać ten malutki element, że jednak odgrywamy tych wojowników, mm -hmm. którzy tam się poruszają po labiryncie śmierci, to, 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 to zabawa będzie nieco inna i to będzie jakaś taka namiastka rpegów. Oczywiście magia i miecz, e, czyli talizman, też dawały taką, e, taką szansę, i. i e, no bo tam było do wyboru chyba 28 postaci w pieczem. No kilkadziesiąt postaci, w każdym razie, było strasznie dużo. E, w tych kolejnych wydaniach talizmanu też było ich sporo, jak się miało wszystkie dodatki, więc rzeczywiście ten. E, było bardzo dużo możliwości do tego, żeby, żeby, żeby odgrywać postaci z, z magii miecza. No i te, te, te czasy radzenia sobie w ten sposób, one coraz mocniej się rozmywały w powietrzu. Oczywiście na początku bardzo nieśmiało, bo po koniec lat 80. już funkcjonowały. No właśnie, jak wspomniałem, ksera, kser, 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 kolejne odbitki, podręczników do D&D, które ktoś tam gdzieś kupił w Stanach albo, albo, albo w UK, albo w jakimś innym kraju. I bo było to jakoś przetłumaczyć. W Lublinie powstało amatorskie tłumaczenie Warhammera, Podobno to, to tłumaczenie się do niczego nie nadawało. Znaczy dało się zagrać tak, ale, ale nie dało się tam, tego wykorzystać potem do tego, żeby, żeby e, gdzieś tam potem e, e, nie, nie wiem, wydać to w lekko zmienionej formie. Nie, tłumaczenie trzeba było zrobić od nowa na potrzeby oficjalnego wydania Warhammera, które, które rzeczywiście wyszło w Polsce w e, roku 94. E, 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 oczywiście tutaj b, b, było też sporo polskich systemów, mniej i bardziej udanych. My może rozwiniemy ten temat w Odcinku, który w całości poświęcimy grom RPG y, lat 90., e, bo, bo, bo ten temat rzeczywiście jest, y, y, jest dosyć zabawny. E, i oczywiście weszło też do Polski, weszły lochy i smoki. To bardzo jest dla mnie urocze, że ty używasz tego polskiego tłumaczenia Dungeons and Dragons, lochy i smoki, którego dzisiaj nikt nie używa, oprócz na fanów filmu lochy i smoki z roku Ale 2000. Ale wiesz tego, dlaczego? Hmm? Dlatego, że moje zetknięcie się z tym systemem, to znaczy nie z systemem, tylko z tym uniwersum powiedzmy, ono zaczęło się, gdy bodajże Polsat emitował kreskówkę. Tak, 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 I tak. ona była tłumaczona też w ten sposób, więc dla mnie hmm. To, to, to zawsze będą lochy, lochy i smoki. No. no i proszę, i nie zagrać w RPG ani razu po tej kreskówce, jak to było? No ta kreskówka teoretycznie miała właśnie takich jak ty pchnąć w tym kierunku. Bartek, e... ja kopałem piłkę, bo, ja jestem, bo jestem ten wyższy i głupi. tak, Ja wiem, no tak, tak. ty to bardziej tam za cubasą poszedłeś, a nie za e, si. wojownikami z lochów smoków. E, no i tak, no e, może właśnie tak jak mówię, no nie będziemy się tutaj skupiali jakoś specjalnie na tym, jak wyglądał ten rynek rpg w Polsce lat 90., dlatego, że to jest temat na zupełnie inny. I tutaj byśmy mogli mówić jeszcze godzinę. Przynajmniej, to znaczy ja bym mógł mówić godzinę albo dwie, ale, ale, ale w, w, warto tutaj powiedzieć po pierwsze, że Dungeons and Dragons zostało wydane w Polsce przez TM -Semic, o czym chyba też wspominaliśmy w odcinku o TM -Semic, i tam być może troszkę więcej jest na ten temat. A po drugie, warto też zauważyć, że, że, że Rafał Ziemkiewicz, ten Rafał Ziemkiewicz, którego tak wszyscy kochają, napisał w. Roku 90. bodajże 4. Felieton w Nowej Fantastyce, który jest przezabawny. Ten Felieton wynorała i wrzuciła na Facebooka Anna Ochop-Marcinek. I ten Felieton bardzo polecam, bo on w, w dużej mierze opowiada o tym, że my, czyli starsze pokolenie fandomowe to jak człowiek przekazał, e, przyjeżdżało na konwenty, chlało wódę i wyjeżdżało z konwentów, a dzisiaj przyjeżdżamy, a tu ludzie turlają, jakieś kostki, co tu się dzieje w ogóle? I, i Rafał że jest absolutnie oburzony tym, że co za czasy, że to młode pokolenie e, nie chce, tak jak Pan Bóg przekazał, tylko rzuca turla jakimiś kostkami i to przyjechało z zagranicy, co to w ogóle jest, jakaś hmm. dziwna moda, o Panie. Tak, my tacy rozbisurmanieni, tam po tych ośrodkach biegaliśmy, robiliśmy takie śmieszne psikusy, ale to w ogóle to to jest ciekawy punkt widzenia, gdy osoba tutaj starsza krytykuje młodszych nie dlatego, że robią Borutę, tylko że jej nie robią, tak? Czyli teoretycznie tutaj Rafał Ziemkiewicz byłby tym wymarzonym ojcem albo wujkiem, ale nie jest z innych powodów, <śm> więc tak, warto, warto ten, ten fakt oczywiście zaznaczyć. Dobra, no to to była pierwsza taka część naszych rozważań o polskich latach 90 jako zachodnich latach 80. -tych. Taka troszeczkę nerdowska wyszła, no takie zestawienie tematyczne akurat VHS-y, komiksy i rpg -i, ale naturalnie tych tematów, tych dziedzin, którymi można się zająć jest mnóstwo, przecież nie powiedzieliśmy niczego na temat seriali, na temat muzyczki, no i masa jeszcze innych rzeczy, też takich formatów, czysto, telewizyjnych. formatów telewizyjnych, ciuchów, wystroju wnętrz i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko tak naprawdę do tego tematu szalenie szerokiego pasuje, więc obiecujemy, że w przyszłości do tego wrócimy, nie wiemy jeszcze kiedy, ale, ale jeszcze to podejmiemy. No i cóż, dziękujemy oczywiście partnerowi odcinka Platformie Disney Plus, możecie tam sobie sprawdzić serial. Witamy w Chip Dales. Dziękujemy naszym patronom i patronkom niezmiennie. Niezmiernie przytulamy Was do serca. Wszystkich przytulamy. Nawet osoby, które nas nienawidzą, ale po prostu tego nie wyrażają w komentarzach. Też Was przytulamy. Dziękujemy też za to. Dziękujemy za Waszą nienawiść. Ona nas napędza. Nie. Miłość jest ważna. Popkultura jest ważna. Gadanie do mikrofonu jest ważne. No i co? Będziemy się żegnać. W takim razie, Bartku. Ja się żegnam i z Bartkiem, i z Państwem. Do usłyszenia. Cześć. Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.